W miniony piątek uczniowie ostatnich klas liceum Mickiewicza spotkali się w sali gimnastycznej. To właśnie tu zorganizowano uroczystą akademię zakończenia roku szkolnego. Czas spędzony w naszej szkole właśnie dzisiaj przechodzi do historii. Ale dla Was jest to jednocześnie początek czegoś zupełnie nowego, nowej rzeczywistości, nowej jakości, nowego etapu w Waszym życiu. Przed Wami droga ku dorosłości, ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu Waszych możliwości. Myślę, że te 4 lata nauki w naszej szkole dobrze Was do tej drogi przygotowały i że świadectwem tego będą Wasze poczynania w dorosłym życiu. Życzę Wam, aby doświadczenia zdobyte w czasie edukacji w naszej szkole dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Wszyscy wiemy, jak wiele zależy od ludzi, ich zaangażowania, ich mądrości. Naszą rzeczywistość tworzyliśmy tutaj wspólnie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Staraliśmy się przy wydatnej pomocy Waszych rodziców wpoić Wam podstawowe wartości, takie jak szacunek, tolerancja, prawda, odpowiedzialność. Nie zawsze było łatwo, ale mam nadzieję, że nasze starania kiedyś zaowocują. Chciałabym podziękować Wam za podjęcie współpracy z nami, za otwartość, za Wasze zaangażowanie, za kreatywność, za olbrzymi wkład każdego z Was w tworzenie życia tej szkoły, jej historii, tradycji i atmosfery, które nas wyróżniają. Szczególne słowa uznania chciałabym skierować do Państwa rodziców. Byliście Państwo i jesteście wspaniałymi partnerami we wspólnych poczynaniach. Wasza cierpliwość, Wasze wsparcie zasługują na szczególne podkreślenie. Dziękuję też wszystkim Państwu nauczycielom za Waszą otwartość, za Waszą cierpliwość, za zrozumienie i poświęcenie. Kochani, za kilka dni przed Wami wielka próba. Przystąpicie do egzaminu maturalnego. Bardzo życzę wszystkim, aby wyniki tego egzaminu spełniły Wasze oczekiwania i stały się przepustką do sukcesu. Szczęśliwego życia. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Dyrektor, szanowne i szacowne grono pedagogiczne, drodzy rodzice i w końcu Wy, drodzy uczniowie, jest dla mnie olbrzymim zaszczytem, że kolejny już raz mogę być w tak ważnym dniu w tej szkole. Nie ukrywam, że bardzo zależało mi, żeby być akurat na tym konkretnym spotkaniu. Jest to ostatnie z moich wystąpień w roli wiceprezydenta miasta Bełchatowa i odbywa się ono w szkole, w której wszystko się zaczęło. W szkole, którą również i ja kończyłem. Szkole, która daje naprawdę bardzo dobre podstawy do tego, żeby iść dalej w życie. Niezależnie od tych ocen, które po drodze zdobywacie i pamiętajcie o tym. Dziękuję za to, że szkoła, w której znajdujemy się, w sposób bardzo indywidualny podchodzi do ucznia, o czym zawsze powtarzam. Każdy z nauczycieli tutaj, a wielu znam jeszcze, że tak powiem, z własnej skóry, podchodzi w sposób indywidualny do każdego z Was. I to jest widoczne w skali miasta i godne uznania i szacunku. Nie przedłużając, chciałbym życzyć Wam jak najlepszych wyników na egzaminie dojrzałości i jak najlepszych wyborów. Wyborów takich, które pozwolą Wam z perspektywy czasu, bo historia ciągle się dzieje, spojrzeć na życie i powiedzieć, to był dobry wybór. Fajnie, że zrobiłam tak, a nie inaczej. Jestem szczęśliwa, więc życzę Wam z całego serca tego szczęścia po dokonaniu tych wyborów, które przed Wami, bez wątpienia bardzo trudnych wyborów. Ale wiem, że będzie łatwo je Wam podjąć z tego powodu, że szkoła, w którą teraz kończycie, uczyła i myślę, że uczy nadal każdego z Was pójścia prostą drogą, co najważniejsze. Więc idźcie tą prostą drogą przez życie i bądźcie w tym życiu szczęśliwi, przyłączając się do tego, o czym powiedziała moja przedmówczyni. Dziękuję jeszcze raz z całego serca za zaproszenie i życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję.
Świadectwa otrzymało ponad 100 osób z 5 klas maturalnych. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce. Uczniowie opuszczają szkołę pełni nadziei na to, co przed nimi, ale też trochę zasmuceni tym, że to koniec pewnego etapu w ich życiu. No, trochę smutno się robi, że mamy już kończyć szkołę. Zaczyna się też nowy etap w życiu i też trzeba iść tak dalej. A ty jak będziesz wspominać te lata tutaj nauki? Bardzo dobrze, no. Dużo miłych wspomnień, dużo fajnych ludzi się poznało, to wszystko będzie tak. Przed wami trochę stresujący zapewne czas. Tak, bardzo. Matury, no to... Od tego jest takie być albo nie być, czy studia, czy nie, więc tak właśnie. A jak przygotowania do matury? No, z porządku. Mogą być lepiej, ale nieźle. No trudno, no kiedyś musiało tak być, tak? Żal się rozstawać? No, strasznie. A za czym będziesz najbardziej tęsknić? No, za ludźmi chyba. No i może za nauczycielami niektórymi. A tak. Będziesz najlepiej wspominać? No tak. A kogo będziesz wspominać lepiej? Panią od polskiego na pewno. I od angielskiego myślę. A i resztę też na pewno, no ale mniej. Na pewno będę dobrze wspominał ten czas spędzony w szkole i ciężko jest się rozstać z osobami tutaj, nauczycielami. A gdzie siebie widzisz po maturze, już po tym trudnym okresie? Trudne pytanie to jest. Najpierw trzeba zdać maturę i później będę myślał nad tymi rzeczami. Przed absolwentami majówka, jednak w poniedziałek uczniowie spotkają się na pisemnym egzaminie z języka polskiego w ramach tegorocznych matur.